Siema, patrzcie, u mnie wiosna, pierwszy dzień świąt. Ojeny, dawno kłada nie odpalałem. Nie wiem, z półtora miesiąca, dwa? Bardzo długo. Bardzo dawno temu. Ojeny, paliwa brak. Ale jaja, coś mam na dolewkę. I odpalił. Mam coś na dolewkę, żeby na stację nie jechać. Ja pierdzielę, ale wieje, że kładem mi rzuca normalnie. Jadę do miasta, nie jadę nigdzie w teren, bo na otwartą powierzchnię było normalnie. Powierzchnię, przestrzeń. Bo kurde. Rzucą mi kładę normalnie. Raptor odpalił, kurde, po takiej długiej przerwie. Dobry akumulator musi tutaj być. Ja nie wiem, czy czasami to nie jest od początku ten akumulator. Nie pamiętam, czy wymieniałem na nowy, czy nie. O, tu przestało trochę wiać, ojeny. Słońce świeci, pierwszy dzień świąt. Jestem ciekawy, czy spotkam jakiegoś. Odważnego rajdera. Chociażby na skuterze albo 50. Ulica, jak tak słońce zaświeci, to nic nie widzę. Tutaj trochę się uspokoiło. Ale wiecie co? Zakładam, zmieniam koła na mniejsze. Teren to chyba będę brał tego białego. A ten to będzie taki street. Tak kiedyś mówili, że jak tak biało, to że ktoś się powiesił. Ale powiem wam jedno, że jednego raptora 700 mieć, to jest fajnie.
ale dwa to już w ogóle. Pusto na mieście, panie. No żeby nie ten wiatr, to by było elegancko. Bączki porobić na rynku, na kostce fajnie. Kiedyś robiłem na, nie wiem co to było, Moto Mikołaje chyba, tak. Nawet tu wieje, no kurde, niby osłonięte. Jestem ciekawy, czy Andrzeja tego spotkam. Kurde, jak się chłop zmienił. Chciałem jechać na Mynie, ale mówię, nie ma sensu. Kurde, przyjdzie przymrozek, popłazi ta woda wszędzie, w stacyjkę najgorzej. Zamarznie. O, właśnie tutaj bunkole szły. A tu jaki fajny. No jest mokro, jest nieprzyczepnie. Można by było tu uściski robić. No i co? No zmienię te koła na oryginał i nauka jazdy na ojce. A w sumie tak sobie myślę od wczoraj, że jak mam dwa raptory, Daniel ma busa, mógłby mi jednego do Berlina zawieźć. Tylko tam to bym się poruszał jak małym samochodzikiem. I w sumie też w korkach bym musiał stać. Mówię, tu zrobię. No przed chwilą, z godzinę temu to tu ulewał. To była straszna. Dzisiaj sprzętem, tylko bleku. O, jakiś fajny parking. Tu się ta opona nie ślizga. Musi być kostka.
dopiero. Wczoraj jak jechałem, to właśnie takie sygnalizacje, tylko że większe, to normalnie takie odchyły były na 20-30 cm. Aż kas mi podwielał. Taki jak powinien być. Ale te opony to balony, hakuby. Będzie zmiana na mniejszy profil. Ten był założony dlatego, że w terenie po prostu nie jest niski. O, patrzcie, wiatr go przesuwa. A dziada. No naprawdę, patrzcie. Mówię, wszystko fajnie, żeby nie ten wiatr. Jeszcze mnie pcha. Jakaś fota? No pcha. Nie wiem ile to wieje, ale kłada chce mi wywiać normalnie. O, koszyki jakieś. Co tu się dzieje, panie? Z net to wywiało, patrzcie. Mi się akurat przyda. Kurka, gdzie służyło. Wesołych świąt! Wesołych świąt! Myślałem... Chcesz napisać. Myślałem, ja tak na spontanie, myślałem, że wiesz, spotkam cię na mieście, gdzieś upalasz coś. Jakbyś to coś powiedział, to może bym upalał. Nie, tak na spontanie, wiesz, tak na szybko, jeb. Nieprawidłowo. No. Rzucasz. Jak zdrówko na święta? Dobrze. Się będę zakładał tłumik. Coś ty dostajesz od gwiazda ratunek? No, a pokażesz? W końcu przyjdzie, no w domu jest jeszcze zapakowany to. Ojejny. A no, jaki? No jaki zgadnij, no przecież. A Krapowicz. No wiadomo, nie? Czyli takie gówno. No, nie, na zdjęciach widziałem ten, na filmie widziałem coś. Ja mam dwa kłady, Sławek. Biały i ten. No właśnie. Bo mi nie pasowało. Ten street, tamten taki streetowo w teren. No. Nagraj filmik zakładania wydechu. Będę zakładał. W końcu będziesz miał wydech normalny. No. A nie to badziewie z Husqvarny. No, to trzeba się wybrać. Do kiedy jesteś? Do środy. Do środy? Do środy. Niedziela dzisiaj, jutro poniedziałek. Dzisiaj poniedziałek. Jutro wtorek,
środę, no to mam urodziny, no mogę jeździć. Kiedy? Do 27. W środę? No. A tak w środę to nie wiem. To może jutro. Może jutro. Jeśli będzie znać tak jak ten, to dam ci znać. No dobra, super. To puszczę ci zdjęcie, jak będę zakładał buty. Dobra, dobra, no, dobra. Baw się. No. Wesołych świąt! No i dzisiaj to nie jedną reklamę przewróci. Ja pomału się zwijam. Jadę na obiad świąteczny. Dla pieszych. Pieszy wyskoczył, to było dawno, co jeszcze tych przepisów nie było, że pieszy ma pierwszeństwo. No i słuchajcie, kończę dzisiejszą jazdę, jadę do domu. Było super. Trzymajcie się.